Nie gniewaj się za moje żarty. Wiesz, jak bardzo cię miłuję. Gdyby tak było, wyjawiłbyś mi tajemnicę swojej mocy. Dlaczego ona tak nalega? To podejrzane. Rzeczywiście. To jest tajemnica. Dobrze, powiem ci. A czy przysięgasz na Dagona, że tym razem powiesz prawdę? Nie będę przysięgał Bożkowi. Jestem Bożym Nazilejczykiem. Zgoda. Więc powiedz. Nie zdrać tego nikomu, ale cała moja moc mnie opuści, jeżeli... Ciekawe, co jej powiedział. Skąd mogę wiedzieć? Ale zaczynam się niepokoić. Powiedział, że gdyby go związano powrozami, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnie. Uczyniłam tak i jest bezbronny. Samsonie, wstań! Filistyni nad tobą! Ach, Samsonie, szydziłeś ze mnie. Dlaczego wciąż kłamiesz i nie wyznasz prawdy? Oddaj mu ten pierścień. Niech mu przypomina, by nie łamał nakazów. Witajcie! Przyszliśmy po daninę. Jeżeli zechcecie ją dać. Wzięliście ją miesiąc temu. To niesprawiedliwe. Samson ukaże was za to. A co nam zrobi Samson? On jest tylko jeden. Nie będziemy płacić Filistynom żadnej daniny. Namyślcie się. Do tego czasu nikt nie wyjdzie z miasta. Dopilnuję! Będę się modlił, aby Samson wrócił cało. Mam nadzieję, że twoje modły niczego nie zmienią. Lękam się o życie Samsona. Musimy go ostrzec, ale jak? Mam pewien pomysł. Mogę wziąć trochę tego? Ile tylko chcesz, ale... Ktoś to musi zszyć. Miriam ci pomoże, ale szata jedwabna? Wezmę też kilka wierzbowych gałęzi. Jakiś chytry plan. Czego ci jeszcze trzeba? Tylko jedynego. Módl się o wiatr. Z wiatrem szybko dotrę do Samsona. Witaj, Dalilo. Chodźmy nad rzekę, popływamy łodzią. Idź sam. Zostanę tu. Chcę być z tobą, Dalilo. Dlaczego? Chcesz przebywać z kimś, komu nie ufasz? Znasz moje uczucie do ciebie. Rzecz właśnie w tym, że nie. Nie jest tak źle. Dzisiaj z nim rozmawia, widzisz? Pewnie znów próbuje z niego wyciągnąć, skąd czerpie swą siłę. Nie rozumiem, jak on może niczego nie podejrzewać? Wydaje mi się, że nie ma się o co martwić. Samson nie jest głupi. Ale jest zakochany. Czy to coś złego? Spędzimy razem przyjemny dzień, jak kiedyś. Jeśli do wieczora nie uwierzysz, że cię miłuję, zdradzę ci swój sekret. Nie żartuj. Przyrzeknij, że dziś mi to powiesz. Troszeczkę mogę ci powiedzieć już teraz. To ma związek z moimi włosami. Z czym? Cierpliwości. Wierzę, że do wieczora zapomnisz o wszystkim. Tak, pewnie zapomnę. Dokąd idziesz, kapłanie? Wracam właśnie do świątyni. I pozostań w niej. Czy dobrze rozumiem, co mówisz? Chcesz unieść się w powietrze jak ptak i polecieć? Nie będę leciał jak ptak. Może raczej jak liść na wietrze. Przelecę nad głowami Filistynów. Ponad Filistynami? Czy to możliwe? Jutro się przekonamy. Miejmy nadzieję, że Samson nie zdradzi swej tajemnicy. A więc twoja siła kryje się we włosach. Już wkrótce dostanę to srebro. Bądźcie gotowi. Zrobię tak, jak mi powiedział. Zwiążę 7 splotów z jego włosów, a wy czekajcie. Samsonie! Zbudź się, Filistyni nad tobą! Znowu mnie okłamałeś. Po raz trzeci zadrwiłeś za mnie. Dlaczego? Bo dla nas obojga ta sprawa nie jest ważna. A więc nic nie jest dla nas ważne. Jeśli ty uważasz, że... Co to? Cicho! Tam ktoś jest. Nic nie słyszałam. O tak, na pewno ktoś jest. Cała armia filistyńska. Jest tak, jak podejrzewasz. Czy nie wszystko, aby cię pokonać? Nie mówiłem tego. Ale tak myślisz, czyż nie? Musisz się zdecydować, Samsonie. Albo zaufasz mi, albo rano odejdziesz. Coś nowego? Tylko ten wiatr. Coraz mocniej wieje. Dowódca, może lepiej zaczekać.
Szkoda czasu. Wiatr jest dobry. Czy widziałeś dzisiaj kapłana? Nie. Mam sprawdzić, co robi? Nie, to nieważne. Ten chłopiec się zabije. Boże, strzeż go. Co to było? Gdzie? Niczego nie widziałem. Coś wielkiego. To pewnie jakiś ptak. Oj, oj, niedobrze. Rozdarło się. Trzymaj się, stary. Zaraz będzie lądowanie. Twarde. Jałcz! O, nie było tak źle. A teraz na ziemię. Jak? W porządku. Jestem cały i mogę iść szukać Samsona. Fajny był dzisiaj dzień, prawda? Uwielbiam pływanie. A Samson i Dalila ani razu się nie pokłócili. Ona miała dobry humor. I to nawet bardzo. Ciekawe, czy to dobrze, czy źle. Pamiętasz? Obiecałeś, że powiesz i to całą prawdę. No dobrze, już dobrze. Twoje naleganie wyczerpało mnie. Od zarania życia jestem Bożym Nazirejczykiem i dlatego... Co? Co? No powiedz. Jutro ci powiem. Nie, teraz, Samsonie, zaraz. Taka jestem ciekawa, Samsonie. Moje włosy. Ale co włosy? Żadna brzytwa nigdy. Co? Co żadna brzytwa? Nigdy ich nie dotknie. A gdyby cię ogolono, odejdzie twoja siła? Tak. Strasznie późno. Już czas. Spójrz! To Derek! Skąd się tu wziąłeś? Gdzie jest Samson? Wpuśćcie mnie szybko! Szybciej, szybciej, ale nie zbudź go. Gdzie on jest? Tutaj. Ale jest z nim Dalila i nie możesz teraz... Samsonie, Filistyni nad tobą! Spóźniłem się. Chodźmy! Gdzie oni są, mordercy? To ja, Samson! Ilu was tu jest? Nie jest już groźny. Dalila. Boże! Zdradziłaś mnie, Dalilo! Stracił swoją siłę. Jest słaby jak dziecko! Chodźcie, idziemy stąd. Nie ma rady, nikt mu już teraz nie może pomóc. Cieszę się, że wreszcie przybyliście do nas. Chciałem oddać ci pierścień. A co się stało z Samsonem? Nic nie wiecie? Filistyni wyłupili mu oczy i skuli go łańcuchami. Oto kara za złamanie tajemnicy. Ale on był taki silny. Zerwałby najgrubszy łańcuch. Trzeba ufać i modlić się, aby jego moc wróciła do niego. Ruszaj się, Samsonie, nie zatrzymuj się! Rozkuj tego nieszczęśnika! Mam rozkaz go przyprowadzić. Książęta filistyńscy chcą, aby Samson ich zabawił. Samsonie, gdzie twoja siła? O Panie, wspomnij na mnie i przywróć mi siły. Przynajmniej na ten jeden raz niech pomszczę na Filistynach moje oczy. Thank you.
Tych, których wówczas zabił sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Bracia i cały dom ojca jego przybyli, aby go zabrać. Wróciwszy, pochowali go między Sorea a Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. Sądził on Izraela przez lat 20.